Do Trypolis już niedaleko. Model taki, jaki sobie życzyłeś. Co zamierzasz teraz zrobić? Trochę postrzelać. Kogo poszukujecie? Osoby blisko związanej z zaginionym Richardem Petrą, naszym agentem. Dokładniej chodzi mi o jego żonę. Monikę Petrę. Laszczki, ulica Klonowa 2. Ktoś pytał się o obecne miejsce zamieszkania Moniki. Mógł to być ktoś z rodziny, ale czy ktoś z rodziny zabiłby urzędniczkę biura meldunkowego? Jedziemy do niej. Watero? Escuente carricio? Sekuła. Pablo extranicu prisa. Idealnie. Uwaga. Uciekajcie szybko. W tej szafie jest sporo ubrań. Przebierzmy się. Gadaj, o co tu chodzi, albo będziesz żałował, że żyjesz. Gadaj prawdę. A co ty mi możesz zrobić? Powiem dziewczynom, że coś kręcisz. Nie rozśmieszaj mnie. Udało mi się zdobyć ich zaufanie. Nie uwierzą ci. Uwierzą. Znam je dłużej niż ty. No i co z tego? W końcu prawda wyjdzie na jaw, a wtedy będzie za późno. I ty dobrze o tym wiesz. Idę do dziewczyn. Wiem o tym. I dlatego chcę wam wszystko opowiedzieć. Tomów. Zawołaj dziewczyny. Chcę, żeby cała wasza trójka wiedziała, dlaczego jest teraz tutaj. Klaudia, Anka. Chodźcie. Richard ma do was sprawę. Siadajcie. Tak więc, wszystko zaczęło się od tego. Dlatego teraz Polański nas ściga, żeby pozbyć się jedynych dowodów, jakie ma CBS. Ale i tak w pewnym sensie przez ciebie teraz tu jesteśmy, a Enrique chce nas zabić. A powiedz mi, dlaczego helikopter roztrzaskał się tutaj? To nie ta trasa do Polski. To Polański wysłał transport. Chciał się nas pozbyć tak, żeby nie odnaleziono ciał. Dobra, chodźmy, bo nas jeszcze znajdzie. Oczywiście nie powiedziałem wam o moich planach, haha. Bardzo dobrze, Michałku. Idzie już ciocia z nawozem. Dobrze wam idzie. Dzięki, ciociu. Jesteśmy. Robią coś w szklarni. Jesteśmy pierwsi. Musimy im jakoś to szybko wytłumaczyć. O, a kto to? Witaj, Moniko. Już są. Dzień dobry panu. Witaj, Michał. Co pan tu robi? Wiadomo coś o Richardzie? Wiemy tylko, że ma kłopoty. Dlatego musimy przenieść ciebie i Michała w bezpieczne miejsce. Aha. Skoro tego wymaga sytuacja, to zgoda. Dobrze jest. Przyjechali jak przewidywaliśmy. Teraz musimy tylko zadziałać zgodnie z planem. Dobra, to ja idę na pozycję. No to jazda. Zaraz się zacznie. Tak więc bierzcie jakieś ubrania i jedziemy. Ciociu, jedziesz z nami? Tak, nie mogłabym cię zostawić. Namierzony nie leży. Co się dzieje? Ładnie.
Nie ruszajcie się. Oddajcie nam Monikę Petrę, a nikt więcej nie zginie. Nigdy. Prędzej zginę niż oddam wam Monikę. Sam się prosiłeś. Dobrze. Pójdę z wami, ale nie zabijaj już nikogo więcej. Szczególnie, że mój synek obić. Nie badaj, tylko wstawaj. No dobrze. Ale bez strzelania. Idziemy. A mogę chociaż pożegnać się z Michałem? Zamknij się, babo, i chodź, bo nie dotrzymam. Na razie. عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. I co teraz robić? Rozbitkowie mi uciekli. Chyba najlepiej będzie, jak zadzwonię do Enrique. Czemu ten Polański tak długo nie dzwoni? O, telefon. Halo? Szefie? Witam. Tu Kraum. Enrique wyjechał do Hiszpanii. Masz mi powiedzieć, co z rozbitkami? Weronika już złapała żonę Richarda. Aha, to dobrze. U mnie jest nieciekawie. Zginął tylko jeden z rozbitków. Resztę próbowałem dorwać, ale zgubiłem ich w mieście. Popytam się ludzi, czy nie widzieli gdzieś czterech dziwnie wyglądających osób, to może uda się ich odnaleźć. Oby ci się udało, Polański. Pamiętaj, że Enrique nie lubi, kiedy ktoś go zawodzi. W razie problemów dzwoń. Na razie. Do widzenia. Muszę ich dopaść. Otra persona QN Hapagado por la entrevista. Jesteśmy na miejscu. Jak dobrze powspominać stare dobre czasy. Proszę poczekać. Spytam się, gdzie jest Watero. Proszę wejść do pokoju obok. Dziękuję. Kłe, Enrique? Ja tu RS. Trate del legarlo antes posible. Hola. Pero el olor. No te na tiempo para nadar. Demasiados han tenido lugar recientemente. Siéntese. Tengo malas noticias para usted. Nuestro jefe murió ayer por la noche. Esta es una gran pérdida. Cuando el funeral, y si de nombrará un sucesor, el funeral se celebrará mañana. Un sucesor es Pablo. Usted tiene a terceros con los planes. Creo que él nos tendrá en una semana. Entonces Pablo de Jalacercel. Bien. Esto es probablemente lo MSQE QR hablar con usted. Irigreke lavado. Pero logicel de Adehoy, placaya registradora. Musimy się wydostać z miasta. Byle nie pieszo. To jak? Incluso un poco y comprar coche decente. Słyszeliście, on ma kasę. Richard, idioto, chodźcie. Głupek. Te. Por qué estament ira? Mediación de este cuad. Dos mujeres y dos hombres. ¿Y dónde los expertos? No lo es. Pero cuando un elenco QG mencionado sobre el coche. Inmediatamente, enseguida. QN han pagado por una entrevista. Dar dinero, spadaj. Nie jesteś mi już potrzebny. Teraz potrzebuję tylko samochodu, haha.